Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Władcy Pierścieni, Bitwa o Śródziemie i lecimy dalej z bitwą o Osgiliad. W każdym razie nie udało mi się rozwiązać tego problemu grafiki, dlaczego jest taka beznadziejna, tak rozmyta. Bo na przykład w pliku z opcjami to było wszystko w porządku, tak jak powinno być, a tutaj nie mam pojęcia, czy dlaczego tak jest. Może to tylko w tej misji po prostu mi się tak zrobiło. Oby tak było. Wolałbym w sumie, żeby tak było. I teraz trzeba by się przejechać tutaj dalej do nich. Tam, kurczę, ogarnąć, trzymają jakieś trole. Bo katapult to się za bardzo nie boję, bo tylko podjadę pod te katapulty i to już jest koniec dla nich. Bardziej się martwię o trole. Wolałbym, żeby ich tam nie było. No i właśnie tutaj się naciąłem teraz. Tak. Wydaje mi się, że będę musiał podjąć jakąś inną strategię. Innymi słowy, będę musiał tam wystawić strażników. Oni nie wszyscy mają ogniste strzały. Dlaczego nie wszyscy mają ogniste strzały? Wiecie co? Znowu mucha mi tu lata. Spadaj, głupia. Ech, irytujące stworzenie. Czy ja mogę? Mogę ulepszenia. Dlaczego by ich od razu nie zrobić? O, już. Nie, chwila. Tutaj te trebusze. No, w sumie mam jeszcze miejsce, więc to bym zrobił jak najbardziej. Ile bym mógł ich zrobić? No, kurde! Spadaj, głupia! Z 5 chyba. Nie. Jak ja to cholera liczę? Dobra, nieważne. Dobra. Teraz wam tutaj dam gościów z banerami. Tu wszystko, mam nadzieję, jest ulepszone, tak? Będą trochę silniejsi w tym momencie. Kurczę, dobra, niech rozwalą tych i ja się tam... Albo w sumie nie, zrobię inaczej. Bo oni i tak tędy próbują przechodzić, a ja sobie przejdę dołem, jako że... O, rozwalili mi to! I dalej to rozwalają. Co za skubańce, dobra. Ja tam przyjdę strażnikami i rozwalę tą katapultę, bo to już się robi irytujące. Ja nie myślałem, że to da radę rozwalić, skoro to nie ma HP w ogóle. I teraz mam taką otwartą przestrzeń tutaj. No lipa, że tego nie da się naprawić. I teraz to mi rozwalają? No oczywiście, że wierzę. Rozwalcie mi tą katapultę, ale już. Dobra, czyli ogarnąłem mniej więcej... O, wszystkie mosty. Tak. Dobra, wezmę te dwa trebusze. A tutaj też mają wieże, nie? Załatwcie tych łuczników. No ale tych też macie załatwić. Dlaczego daliście im podejść? A co ja tutaj poza tymi trebuszami mogę jeszcze zrobić? A, ulepszenie ognistych głazów, no to jak najbardziej. To się przyda bardzo. Mam nadzieję, że tylko przy tamtym obozie są ci... I co jest? Jeden został. Skubany. A ci muszą się dopiero ustawić i dopiero go załatwić, zamiast się tak szybko jak ninja obrócić i strzelić między oczy. To wolno czekać. Obstawiłbym te wieżyczki, ale jak mówiłem, nie opłaca się za bardzo. Tutaj mają coś, coś mają, obóz też, ale w tym miejscu nie ma zazwyczaj obozu, jest tutaj. Dlaczego on jest tutaj? Cholera. Dobra, nie.
Jednak będę musiał obstawić te wieże. Leci za mną? Leci, cholera, niedobrze. Strzelać, załatwić mi tego na zgóle, ale już. Myślę, że on nie jest aż tak od... No i ucieka. Ja nie myślałem, że tutaj będzie obóz. Ale zwijał mi cholera ten chędożony Nazgul. Jakby go teraz wykurzyć stamtąd? Leci, 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 leci. Dlaczego tutaj strzelają bez ognistych? Co to ma być? Dobra, teraz tutaj kawaleria na szybciora. Sprawdzić, czy tam są w ogóle jakieś trolle, ale wydaje mi się, że nie. Wy się tam wycofajcie, bo was potrzebuję. Tutaj, o, to rozwalić, proszę. Dobra, nie widać tu troli, bardzo dobrze. Lepiej dla mnie. Jakoś tak mało ich zostało. Kurde. Pomimo takich ulepszeń oni dalej obrywają. Dobra, damy radę. Co to było za trzęsienie? Tu gdzieś... już strzelają. Ale pozbyłem się jednego obozu, bardzo dobrze. Jeden obóz, muszę to szybko tutaj wybudować, bo kurde, będą mi tu łazić. Muszę mieć tu jakiś posterunek wystawiony. Szybko, 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 o. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. To ja teraz poproszę szybko studnię. Studnię może tutaj na tyłach walnę. Studnia. Tu wieżę od razu. I to było na K. I czekamy. I czekamy, kurde. Te trybusze też poproszę. Od razu dam im te ogniste głazy. Plus 200 do zadawanych obrażeń. Jak miło. Idą, idą! Jeszcze nie zdążyli tego wybudować. No i co z tego? Niech sobie idą. Tu i tak są dwie wieże obstawione. To tak jakoś nie obchodzi mnie to za bardzo. Dobra, jeszcze wy tutaj. O. Gdzie tam się cofacie? Okej, czyli wszystko gra, ale... Ale, właśnie. To mi nie jest potrzebne. Walnę sobie... Stajnie? Dobra, niech będzie stajnia. Tu jeszcze targ jest. Ulepszenia ekonomiczne. No, czyli tam na budynki i tak dalej. Jak chciałem stajnie. Tutaj już mogę to rozwalić. Może tutaj ten na te ekonomiczne sobie zrobię. Sprawdzę, co tam jest. Bo już nie pamiętam. Tylko wkurza mnie, że mam taką wyrwę tutaj w murze. Ale tutaj już mi już nie przejdą, tak więc jest spoko. A tu sobie postawię... No kuźnię, no co innego mogę postawić. Poczekam jeszcze trochę, zrobię te konie. Tu się wszyscy uleczyli pięknie, ładnie. Dobrze. Już z grubej rury widzę moje trebusze nawalają. Ale wolałbym się nimi wycofać nieco.
A was też bym trochę cofnął. Dawajcie, dawajcie, śmiało. I tak mi nic nie zrobicie. Tu się to jeszcze buduje. Tu od razu konie sobie dam punkt zborny tu. I jak najwięcej. Żeby też tarcze były. Tylko nie wiem, czy zdążę to ogarnąć w jednym odcinku, a wolałbym tego nie przedłużać niepotrzebnie. Może zamiast czegoś bym sobie jeszcze tutaj... A nie, to jest bez sensu, żeby drugą stanie robił, bo tu i tak muszę drugą rangę wbić. Co my tu mamy? Wydajność produkcji żelaza, poproszę. Chociaż i tak mi to nie jest za bardzo potrzebne. Trzy budynki zwracają 50% kosztów. To też... Plus 50 zasobów z gospodarstw. No to już, tego już nie bardzo potrzebuję, ale też zrobię. I tak mam zasobów w cholerę, to nie ma problemu. Teraz wy od razu lecicie tam, może... Chociaż nie, ja was uzbieram tutaj, ładną grupkę. Później polecicie rozwalić tą katapultę chociażby. Na coś mi się przydacie. Trebusze na tyły, albo w sumie... Może wstawię je tutaj? Wiem, że to tak wolno się, kurczę, posuwa, ale wolałbym jednak mieć armię na full. W razie czego, żeby później nie musieć już tego rekrutować wszystkiego. Bo jak przyjdzie bitwa o Minas Tirith, o Białe Miasto, no to wolałbym mieć armię już gotową, aniżeli robić na bieżąco. A więc tak, jeszcze trochę poczekamy. A wy 20 bierzecie? Bierzecie 20, no trudno, to dwa oddziały mam tylko. Dobra, może dadzą radę chociażby tą katapultę rozwalić. Bo o trollu to już nie wspomnę. Zaraz po... O, już biegnie, już biegnie. Dobra, niech... Albo nie, spróbuję ich... Jakoś tutaj... No, no i... No zatrzymali się i czekają, kurczę, na co? O, a troll się zawiesił. No powiedział, nie idę tam. Sram na was. No ale sorry, ja muszę się pozbyć tych koni. On w ogóle nie atakuje. Dlaczego? Oni tam mają w sumie wieżyczki na tych rzeźniach, to i tak... Tych koni się pozbędę, nie ma problemu. O, teraz zaczął... No, jak już przy śmierci jest, to zaczął się wierzgać. Wiem, że to nic nie da, ale niech trochę spróbują rozwalić tą klatkę. Dobra. Ani jednego ciosu nie było. A tutaj już mogę zrobić tarczę, to zróbcie tarczę. A później do oporu, tyle ile się da. W ogóle... To dawało coś? Nie. Kamieniarz tam dawał chyba... redukcję na koszty budynków, czy coś takiego. I teraz wystarczy tylko zrobić ulepszenia, dołączyć do reszty i będzie rzeź. Pod jedynkę, czekamy na drugi oddział. Może teraz żadnego nie zrobię niestety. Chyba, żebym pozbył się tych trebuszy.
Albo jednego, jednego mogę się pozbyć, o. Bo i tak mam cztery. Dlatego jednego się pozbędę, żeby jeszcze ten oddział zrobić. Konnicy. O, tutaj się zupgrade'owały pięknie, ładnie. Na trójeczkę. Tutaj jeszcze trochę brakuje. Kurczę, jak z jednej jamy może ich tyle powyłazić? No ja pierniczę. No oni się chyba co parę sekund tutaj tworzą. Bo to jest niemożliwe. Boom. O, ja słabo. No strzałami nic tu nie zrobią, ale ci no rozwalą. Trochę szybciej. No to trebusz tam się poświęcił. To tutaj mogę tylko i wyłącznie jeden oddział jeszcze zrobić. I będę mógł na nich jechać. Trolla się pozbyłem. Nie wiem, czy jeszcze tutaj jakieś trolle sobie zrobią. Wolałbym nie. W każdym razie już jest z górki. Dawać mi ten oddział. Bo czas nagli. Już nie będę czekał, aż oni się tu zjawią, tylko od razu tam polecę. W idealnym momencie się muzyka włączyła. Wyciągać maszyny! I wszystko, co tam w ogóle macie, trzeba wypędzić tych orków. Nóż w mordę, a jednak. Z powrotem, mości panowie, z powrotem. Mówię z powrotem! Nie, ja muszę cholera go jakoś tutaj zwabić. Co to ma... Widzieliście? Co to miało być? Co to za teleportacja przed moimi oczami? Tutaj była jeszcze jedna katapulta. No muszę to jakoś zwabić. No z trollem sobie nie poradzę. Ale gdybym dał radę go zwabić pod obóz... No chodź tu, gruba klucho! A ty nie lataj dookoła. Bo nie daj się zabić, to cholera. No i zobaczcie, no on kuźwa ma mózg chyba. On ma mózg. Bo to jest niemożliwe. Albo spróbuję inaczej. To pewnie będzie... Nie, to jest głupie posunięcie, zwłaszcza, że ci tutaj idą. Tak, będą teraz mi ładować w Faramira, super. Dobra, zrobię to inaczej. Rozwalę im po prostu tą jamę, żeby mnie już nie irytowali. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie rzucą tym trolem, ani katapultą. Jest jeszcze do... O, nie, 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 wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać, wycofać! Zdążyli strzelić? Chyba nie. Ale ładują się z tą katapultą naprzód. Dobra, wkurzyłem ich. O to mi chodziło. Albo i nie. Moment, bo skoro oni tą katapultą wyjechali, to ja wezmę Faramirem ją rozwalę. Chyba, że się cofnęli. Ej, w obozie im drzewa wyrosły. Tak, cofnęli się. Psia mać. Kurde, jaki to ma zasięg. Ej, no nie, to już jest przesada. No to jest przesada! Jaki to ma zasięg? Dobra, zrobię jeszcze inaczej. Wyprowadzę konnicę.
przy okazji trybusze. Bo już nie mam pomysłu. Dobra, będę ich z daleka rozwalać trybuszami po prostu, a jak katapultą tutaj przyjadą, a troll zostanie, no to po prostu tą katapultę rozwalę i ich później podobię. Albo jeszcze inaczej, wezmę też strażników. Albo najlepiej, jakbym konicę trzymał z tyłu. No, tak będzie najlepiej. Boom. A pięknie się rozpada. Teraz rozwalcie proszę tą cytadelę. Żeby mi się tu nie odbudowali, ale raczej nie widać, żeby mieli się odbudować. Mają to gdzieś. Pogodzili się chyba z tym, że już przegrają. I bardzo dobrze. Pięknie. Teraz weźcie tą rzeźnię, rozwalcie. Push! I strzelać. Dobra, są poza zasięgiem tej wieży. Bardzo dobrze. To jest taka trochę tchórzliwa taktyka, ale nie chcę już ludzi tracić. Poza tym walka z trolem czymkolwiek innym niż ognistymi strzałami po prostu mija się z celem. Jeżeli tam podejdę, to z katapulty też mi będą napierniczać. Spróbuję. Albo zrobię inaczej. Wezmę Faramira. Tutaj ustawię łuczników. I po prostu sprowokuję tego trolla, żeby podszedł bliżej. Tak, to jest najlepszy plan. Albo w sumie nie muszę. Wystarczyło obóz rozwalić. Dobra, dziękuję bardzo. Zwycięstwo. Okej. Okay. Ci uciekają. Tak, spieprzać do siebie, do Mordoru, za czarną bramę. Kędożone pokurcze. Tak, a tutaj nadchodzi kolejna armia na Białe Miasto. O, coraz bliżej decydującej bitwy o Śródziemie. Osgiliad obroniony. The journey of the One Ring grows perilous. With the wretched Gollum as their guide, Frodo and Sam must find their way past many enemies as they seek entry into Mordor. No właśnie, i w następnym odcinku będziemy pójdziemy do Kirith Ungol. I Frodo i Sam będą musieli się tam przedrzeć, także my im w tym pomożemy. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!